oknami, bo tego żeśmy nie wyjęli. Jaka śmierna firma dostarczała okna? Proszę Państwa, koleżanka radna wyraziła mi taką obowiązkość. Ja czuję się w obowiązku, żeby udzielić jej pełnej informacji. Dlaczego ta forma, dlaczego ta forma pisemna jest jak najbardziej wskazana? Jeśli chcecie, możemy odsłuchać teraz. Możemy odsłuchać te posiedzenia telewizyjnej komisji. Dotyczącej skargi dnia 15 grudnia w czasie była rozprawa, gdzie strona... Odbieram panu głos. Chwileczkę, ja mówię! Ja bardzo Państwa proszę o... Szanowni Państwo, proszę o spokój, tak? O odrzucenie... Temat starej komisji, jakiejkolwiek, prowadzonej przez komisję rewizyjną, nie jest tematem tego posiedzenia, tak? Państwo podjęliście taką, a nie inną decyzję, nie było możliwości innej formy kontroli i nie było. I bez względu na to, ile w tej chwili na ten temat będziemy rozmawiać, nic nie zmieni faktu. Zostały ustalone pewne rzeczy, w wyniku której został złożony na komisji wniosek i stoimy przed uchwałą, więc proszę nie wracać do spraw, które były przed rokiem, tak? I odsłuchiwanie sprzed roku w ogóle nie jest na temat, tak? Zgadza się, odebrałam panu głos, bo nie mówił pan nie na temat. Mówił pan nie na temat. Ja się pytam, panie koleżance, mam porządek karny. Mam prawo odebrać panu głos, pan mówi nie na temat. Jesteśmy w trakcie tej uchwały. Proszę. Czy ma pan jakiekolwiek uchwały do tej uchwały? Ale pan manipuluje w tej chwili człowiekiem. Manipuluje pan. Mówi pan o czymś, co się odbyło rok temu, szanowny panie. I mało tego, i pan, i ja się sprawdzę, bo komisja, jak pan sobie przypomni, niech pan to słucha, nie podjęła żadnych ruchów, które by były korzystne dla tamtej firmy. Jak pan sobie przypomni, to ja panu to przypominam, bo pan chyba ma krótką pamięć. A teraz pan próbuje panią radną zmanipulować tym, że pan przewodniczący pana źle potraktował? No tak, tak pan manipuluje. Manipuluje pan. Bardzo proszę o przywrócenie głosu, bym dokończyłem. Ja dlatego pozwoliłem sobie to przywołać, żeby koleżanki mogły... Odebrałam panu głos, bo nie ma temat, dlaczego tak była komisja, a nie inaczej. Nie jest tematem tego posiedzenia. Taka forma nie wynikała z chęci z panią. Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę, ponieważ jest niesubordynacja. Przerwa jest, to ja panu powiem, z czego wynikała taka forma. Z tego, że chcecie wszystko ukryć. Z tego wynikała forma. Tyle masz do powiedzenia, panie. 10 minut przerwy. Tylko jestem ciekaw, dlaczego ty.